co dalej z tą miłością? Jak rozwinie się ta relacja, ta miłość, te uczucia? Właśnie to chcemy dzisiaj doświadczyć. Zobaczmy, co z tą miłością, co pokażą karty właśnie na to pytanie. Witam wszystkich serdecznie. Dziękuję, że odwiedzają Państwo mój kanał. Proszę o więcej komentarzy, czy moje wróżby na moim kanale Orakel Miłości Loeli rezonują z Państwem. Proszę również o komentarze, lajki, feedback. I nowe subskrypcje. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem, by dostawać najnowsze wróżby i powiadomienia o nowych filmikach. Na wróżby indywidualne zapraszam Państwa wszystkich przez e-mail. Kontakt e-mailowy do mnie znajdą Państwo pod tym filmikiem i w komentarzach. Wróżby indywidualne są oczywiście dokładne, osobiste, prywatne, wchodzą w głębie Waszych problemów. Dzisiaj, kochani, postawię celtycki das keltische Kreuz, chciałam powiedzieć po niemiecku, to jest po polsku celtycki krzyż, taki rozstaw wróżby właśnie na to pytanie, co dalej z tą miłością. Zaczynajmy, kochani. Pierwsza karta to temat naszego czytania. Oczywiście temat, zobaczymy, czy pasuje do naszego pytania, co dalej z tą miłością. Tematem jest tak, uzdrowienie tej miłości, uleczenie, wzmocnienie tej miłości, rozrośnięcie się uczuć, wyleczenie tego wszystkiego, co zostało zburzone. To jest temat, oczywiście, ponieważ wątpimy, co dalej z tą miłością. Tematem tutaj ukazuje się chęć wyleczenia tej relacji. Druga karta uzupełnia nasz główny temat. Tutaj pokazana jest karta głębszych uczuć, karta emocji, głębszych emocji, porozumiewania się telepatycznego, tęsknoty, marzeń, myślenia wieczorową lub nocną porą o osobie kochanej, być może nawet sny, marzenia o tej osobie. Ta karta mówi również o jakichś niewyjaśnionych sprawach pod osłoną nocy. Ta karta mówi również o lękach. O lękach, że może stracimy tą osobę na zawsze. O strachu. Tą kartę symbolizuje księżyc, czyli energia męska. Tutaj tak jakby mężczyzna, który tęskni, rozmyśla, który ma lęk, który marzy o naprawie tej miłości, powrocie,
o głębszych uczuciach. Być może są tutaj jakieś sprawy ukryte, sekrety, które należałoby wyjaśnić. Czyli tak zwane sprawy pod osłoną nocy. Karta trzecia to rada, co należy teraz zrobić. Miłość. Czyli to, co należy zrobić, to, na czym należy się teraz skupić, to miłość, uczucia miłosne. To temat, czy naprawdę kochacie się, czy ta miłość tutaj naprawdę egzystuje, istnieje. Czy ta miłość jest silna, by pokonać wszystkie kryzysy, wątpliwości, troski, kryzysy? Czyli rada już tutaj w tym rozkładzie mówi, że wszystko, co się dzieje, przetrwa wasza miłość, ponieważ ta miłość istnieje i należy myśleć właśnie tylko o tym, że miłość, ta, która istnieje między wami, jest ważna, wartościowa, istotna. I o nią trzeba walczyć. Karta numer 4 mówi o tym, co jest nieświadome dla ciebie, osoba pytająca. Co jest ważne i decydujące dla tego tematu. Tutaj bardzo ważne jest to, że są właśnie jakieś kryzysy, smutne dni między wami, jakieś problemy, które was przygniatają, powodują smutek, rozczarowanie, łzy, być może jakiś ciężki czas, który was przygniata. Ten czas oczywiście należy uporządkować i te sprawy, które są niejasne, nieklarowne, należy wyjaśnić. Oczywiście dużo spraw, które przygniatają waszą głowę, przygniatają, obciążają wasz związek. Karta numer 5 mówi o wpływie przeszłości, którą macie za sobą. W przeszłości była jakaś szybka akcja, coś, szybka wymiana, być może dużo spotkań, szybkie spotkania, szybki seks, duża wymiana informacji, wiadomości, bardzo intensywny czas. I teraz być może za tym tęsknicie, ponieważ teraz macie znowu czas milczenia, kryzysów, smutków. I na początku był to w przeszłości bardzo radosny czas, żywy, witalny. O tym być może myślicie, wspominacie ten czas pozytywnie. Karta numer 6 mówi o przyszłości. Przyszłości w najbliższych 4 tygodniach, czyli przyszłość w najbliższym miesiącu, czyli w miesiącu październiku. Przyszłość to mężczyzna, czyli osoba, o którą pytacie. Ta osoba będzie na pewno egzystentna, obecna, prezent w waszym życiu, w waszym najbliższym miesiącu. Ta osoba pojawi się znów, być może przyjdzie z powrotem, wróci do waszego życia. Ta osoba w następnych 4 tygodniach odezwie się i będzie chciała wyjaśnić wszystkie nieklarowne sprawy, problemy obciążające waszą relację. Ta osoba, o której myślicie, będzie chciała wyleczyć, uzdrowić, umocnić waszą relację. Karta numer 7 mówi o tym, co wasza osoba ukochana, co wiesz ty jako osoba pytająca, przepraszam, karta numer 7 mówi o tobie, co ty wiesz.
Ty wiesz, osoba pytająca, że trzeba podjąć decyzję. Jesteś niezdecydowanie, dwojakość sytuacji. Trzeba podjąć ryzyko i podjąć jedną z tych dróg, jedną z tych opcji. Trzeba się zdecydować i walczyć o to. Czyli tutaj jest też ryzyko, czy uda się jeszcze raz, by uratować ten związek, by przyszedł znowu piękny czas między wami. Jednak wy chcecie zaryzykować. Chcecie zostać w tej grze i zaryzykować, by powróciło właśnie to szczęście, jakie było na początku. Jak widzą wasz związek i ten temat inni? Pozytywnie. Pozytywnie, serdecznie, pięknie. Postrzegają to być może jako piękny, gorący, namiętny związek. Dobrą, pozytywną relację. Karta numer 9 mówi o oczekiwaniach osoby pytającej. Jakie wy macie, kochana osoba pytająca, oczekiwania, jakie lęki, jakie nadzieje? Wasze nadzieje i oczekiwania są takie, by ta sprawa między tobą a waszą ukochaną osobą rozwinęła się pozytywnie. By wszystkie sprawy, problemy rozwiązały się bardzo tutaj w pozytywnym, dobrym kierunku. By przyszło rozwiązanie waszych problemów i te bociany zwiastują właśnie taki dobry obrót spraw. To również oczekujecie, tego właśnie pragniecie. Karta numer 10 mówi o przyszłości i rezultacie, czyli odpowiedzi na nasze pytanie, co dalej z tą miłością. Tutaj jesteście wy, kochani, osoba pytająca. Co dalej z tą miłością? Zobaczcie, tu jesteście wy i tu jest mężczyzna, o którego pytacie, partner, osoba, o którą pytacie. Jesteście parą w tym układzie, w tej wróżbie. Czyli wychodzicie mi tutaj twarzą w twarz jako para. Jesteście parą, która jest połączona miłością. I to pozytywne rozwiązanie na przyszłość wyszło nam w rezultacie tej wróżby. Co dalej z tą miłością? Jesteście nadal połączeni więzem miłości, dualności, uczuciami, emocjami. Pragniecie być razem, jak te dwa łabędzie w wodzie, gdzie emocje opływają was. Pragniecie otworzyć własne serca na siebie. Wychodzicie mi tutaj w rezultacie jako para. Oboje patrzycie w swoją stronę i myślicie, pragniecie, by sprawy potoczyły się dobrze, by wszystkie problemy rozmyły się, wyjaśniły i by sprawy potoczyły się w dobrym kierunku. Pomyślnie. Karta 11 to karta czasu. W jakim czasie rozwinie się tutaj coś między wami? Mamy kartę numer 22, Lenormanda, czyli kartę drogi, kartę dróg, ponieważ są to dwie drogi i niezdecydowanie na dzień dzisiejszy. Natomiast karta ta mówi o okresie czasu od 4 do 7 tygodni,
którym powinno polepszyć się coś między wami. W tym czasie powinna uzdrowić się wasza relacja lub pojawić się nowa szansa na wyjaśnienie spraw, na dobry, pozytywny czas, na pozytywną energię, wibrację w waszym związku. Czyli czas, który oczywiście w kartach jest ruchomy, niemniej jednak tutaj czas mówi o okresie od 4 do 7 maksymalnie tygodni. Kochani, niech się dzieje, niech się spełnia. Ten krzyż celtycki, który dzisiaj postawiłam, rokuje, że zostaniecie parą. Że miłość istnieje między wami. Że wszystkie sprawy się wyjaśnią. I nastąpi jeszcze niedługo, w krótkim czasie, do maksymalnie 7 tygodni, coś pozytywnego między wami. Tego wam życzę. Niech się dzieje, niech się spełnia. Napiszcie w komentarzach, czy się spełniło, czy ta wróżba rezonuje z wami. Dziękuję serdecznie i proszę o komentarze, o subskrypcję. Proszę o lajki z kciuszkiem w górę. Dziękuję z góry i pozdrawiam was serdecznie. Życzę wam miłości, spełnienia marzeń. Do usłyszenia. Do usłyszenia już wkrótce.